Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zajmiemy się tematem, jakim jest ciąża, poród i połóg. Czyli temat, który wam jakiś czas temu obiecałam, o który się też przypomniałyście. Ja na Instagramie dałam wam okienko, abyście mi pomogły tutaj wybrać tematy, które was najbardziej ciekawią. Tam zadawałyście pytania, które chciałyście, abym tutaj poruszyła, więc posiłkując się waszymi prośbami, tutaj to wszystko zawrzemy, ten film będzie dłuższy. Także zachęcam do zrobienia sobie kawy, ale wydaje mi się, że będzie tutaj absolutnie wszystko. Na samym początku mówię, że mówię to na własnym doświadczeniu, na mojej osobie i niestety. I nie będę porównywała mojego porodu kontra inne porody. Chcę, żebyście wiedziały, że każdy poród jest inny, każda kobieta jest inna i każda z nas przechodziła to troszkę inaczej. Natomiast no, niektóre rzeczy po prostu się pokrywają. Byłyście ciekawe, jak to wyglądało u mnie, więc dzisiaj taki film gadankowy, mam nadzieję, że przydatny i mam nadzieję, że uspokajający też dla was. Także intro i zaczynamy. Zacznę od tematu samej ciąży, a właściwie staram się o tą ciążę, bo pytałyście, jak to u nas wyglądało. Ja też nie chciałam jakoś tutaj... No nie chcę tutaj wszystkiego poruszać, bo wiadomo, niektóre sprawy są bardzo prywatne, ale tyle, ile mogę się z wami podzielić, tyle, ile może was też uspokoić, a może was też tak podbudować, że nie jesteście same, to stwierdziłam, że wam powiem tutaj, żebyście po prostu laski wiedziały, że każda z nas gdzieś tam ma jakieś swoje problemy i że one nie dotyczą tylko i wyłącznie ciebie, która siedzisz po drugiej stronie ekranu i czasami bijesz się z myślami, że coś jest nie tak, może coś z tobą jest nie tak, może coś po prostu, nie wiesz jakie są przyczyny, masz wrażenie, że jesteś sama jedna i właściwie wszyscy dookoła tak łatwo i zachodzą w ciążę i przechodzą tą ciążę, także nie, absolutnie nie myśl tak, nie ma tak. Nie ma tak, pomimo tego, że te obrazki w internecie, mówienie dookoła ludzi, że to jest wszystko takie cudowne i tak dalej, no niestety według mnie nie jest. Nie jest to w żaden sposób łatwy okres, lekki okres i chcę, żebyś na samym początku o tym wiedziała. My staraliśmy, i wiedziały, my staraliśmy się o naszego synka gdzieś około pół roku. To dużo i niedużo, bo wiem, że niektóre osoby starają się po kilka lat, czasami nawet w hardkorowych przypadkach po kilkanaście lat. Podziwiam, bo uważam, że to naprawdę jest obciążające, jeżeli chodzi o naszą psychikę. Bo jeżeli bardzo chcemy, to wiecie, to jest tym bardziej ciężkie, że się nie udaje. I tutaj taka moja rada, która, no nieskromnie powiem, że zadziałała u kilku z was, a przynajmniej może was uspokoiła, więc powiem ją jeszcze raz. Nie napinajcie się po prostu, dajcie sobie luz psychiczny, odpocznijcie, przestańcie się stresować, przestańcie o tym myśleć, bo zazwyczaj te starania są nieudane, a podłożem tego wszystkiego jest niesamowity stres, niesamowita presja, którą na sobie wywieramy i to do niczego dobrego nie prowadzi. Tak było przynajmniej w naszym przypadku. I tak było w przypadku wielu z was, bo już mogę powiedzieć wielu z was, bo też mi odpisujecie i pojawiają się takie komentarze, że dopiero po tym, jak faktycznie wrzuciłyście na wolniejszy bieg, jak trochę zdjęłyście z siebie po prostu tą presję i ten nacisk, które same sobie też wywołujemy, bo mimo wszystko tak działa nasza głowa i żadna z nas nie chce myśleć, że się jej nie udaje, no nie? Więc jeżeli zdejmiemy z tonu, zrobimy dwa kroki w tył, po prostu odpoczniemy i weźmiemy wielki, głęboki wdech, zacznie się powoli układać. Ja wiem, że są tutaj sytuacje, gdzie ta rada nijak się ma, ale w wielu przypadkach może ona na pewno pomóc, a na pewno nie zaszkodzi, żebyście trochę... uspokoiły swoje po prostu myślenie i ten stres, który gdzieś tam w was panuje. I w naszym przypadku właśnie po tych 6 miesiącach, gdy powiedzieliśmy, że kurczę, no nie, no widocznie coś jest nie tak, olewamy, nie myślimy o tym po prostu. To było tak, że to była końcówka roku. Stwierdziliśmy, że od nowego roku zabierzemy się za to, zrobimy wszystkie badania i tak dalej, i tak dalej. Czy wszystko tam jest po prostu ok? I okazało się, że jak zdjęliśmy to z siebie, to tak jest... nazwane staranie się u nas, że tak powiem, pykło i pojawiły się dwie kreski, dlatego u nas ta rada, którą sami sobie jakby włożyliśmy w głowę i tak całkowicie zluzowaliśmy,
przyniosła dobry efekt, zaskoczyło nas mimo wszystko, pomimo tego, że się staraliśmy, to nas zaskoczyło, że jednak się udało pomimo tylu miesięcy. Tak jak mówię, to jest mało i dużo jednocześnie. Natomiast później zaczął się okres ciąży. Ja na samym początku ciąży absolutnie nie wiedziałam, nie czułam się jakoś inaczej. Ja też nie miałam żadnych mdłości i tych takich wszystkich rzeczy, które towarzyszą w tym początkowym okresie ciąży. Także nie mogę się tutaj na nic uskarżać. Jedyne co, to mogłabym przesypiać 20 godzin w ciągu 24-godzinnej doby. Ja spałam non-stop, po prostu przespałam całe święta właściwie, przespałam cały styczeń. Także tak się u mnie to objawiło, że po prostu w ten sposób. Poszłam po prostu do ginekologa, pierwszego ginekologa, który mnie jakby, z którym miałam do czynienia pod kątem ciąży, bo wiadomo, że chodziłam do innych ginekologów, ale jakoś chciałam taką ginekolog, bądź takiego ginekologa, który jakby zajmuje się stricte ciążami. Wiecie, o co chodzi? Ja wiem, że każdy ginekolog się tym zajmuje. Natomiast mi zależało o kimś, kto prowadzi te ciąże głównie. Nie, że po prostu tylko badania i tak dalej, tylko ma w tym jakąś taką, nie wiem, że odbiera te porody, albo ma klinikę leczenia niepłodności i tak dalej, i tak dalej. Taką osobę, która po prostu z tymi dzieciakami ma cały czas do czynienia. No i trafiłam na pierwszą panią, którą wzięłam nie z żadnego polecenia, tylko patrzyłam po prostu na jej opinię po internecie. No i ta wizyta dla mnie była niesamowicie stresująca, bo okazało się, że pani tam nie za dobrze to wszystko widzi, że ciąża może mogła obumrzeć. W ogóle nawet nie chce mi się do tego wracać, bo to było naprawdę takie ciężkie przeżycie. Ja tydzień po prostu płakałam. Pani mnie odesłała z gabinetu. Tyle mi powiedziała, że trzeba się umówić na kolejną wizytę za tydzień bądź dwa. No i ja zostałam z tym wszystkim za tydzień bądź dwa, z taką głową pełną wszystkiego, gdzie wiem, poprzedzało to staranie się o dziecko. Taki ogromny stres jakby nie było. Zostawiła mnie bez odpowiedzi, ja nie wiedziałam, że co się właściwie stanie, czego mam się spodziewać, no nie? Jak to ma wyglądać, jeżeli odpukać coś byłoby nie tak. Nie dostałam takich odpowiedzi. Pani powiedziała, że to jest za wcześnie. No i tak, może to było za wcześnie, natomiast ja wiem, że to jest taka rutyna u niektórych lekarzy. I to jest takie słabe, bo jednak lekarz to zawód, który musi mieć zespolone ze sobą dużą ilość empatii. I uważam, że nie ma tutaj miejsca na to, aby się zobojętnić za tego pacjenta. Ja wiem, że ta pani może tysiące razy powtarzać to samo każdej pacjentce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam, że każda pacjentka chce czuć się wyjątkowa, tym bardziej, że to była pierwsza ciąża, ja nic nie wiedziałam, bo te wszystkie rzeczy w internecie, czy tam książki, no to tak gdzieś nas posiłkuje, a rzeczywistość wygląda całkowicie inaczej. Więc chciałam tutaj dostać jakieś informacje. No to tylko powiedziałam, że muszę łykać kwas foliowy, no i tyle. Dziękuję bardzo, no nie. Jak miałam tam jakąś suplementację inną swoją, to pani w ogóle nie chciała o tym słyszeć, w ogóle się jej nie chciało zagłębiać w temat i nic, no nie. Ja wróciłam do domu i po prostu ryczałam przez tydzień, bo miałam wrażenie, że ze mną coś jest nie tak, bo to od razu tak wchodzi niestety w głowę, że coś ze mną jest nie tak, że to jest moja wina i tak dalej, i tak dalej. Umówiłam się od razu do innej pani ginekolog i ta okazała się na samym początku bardzo fajną, empatyczną osobą. Ona mi wszystko wytłumaczyła, potwierdziła, że wszystko jest ok. Właściwie umówiła się do niej 3 dni później, no nie? No tutaj nie będę wchodziła, czy to było za wcześnie, czy nie za wcześnie. No uważam, że nie powinnam zostać tak bez odpowiedzi. Jak pani widziała mój grymas na twarzy, który rysował przerażenie w oczach, to powinna mnie trochę jakby uspokoić albo nastawić, bo to też nie chodzi o to, żeby komuś zakładać, że będzie wszystko w różowych kolorach, a zawsze, wiecie, sznurek ma 2 końce, no nie? Więc po prostu chciałam takiej opinii rzetelnej i takiej informacji, co dalej, no nie? No ale na szczęście trafiłam do innej ginekolog. Tam prowadziłam właściwie większość ciąży u tej pani ginekolog. Okropnie były drogie te wizyty, bo za jedną wizytę płaciłam 250-300 zł, w zależności czy było jakieś dodatkowe badanie, czy była cytologia, chyba nawet 350 zł. No nie chcę tutaj źle powiedzieć, ale wiem, że to były ogromne kwoty, gdzie chodziłam do tej pani co 3 tygodnie, więc możecie sobie łatwo przeliczyć, ile to było na przestrzeni całej ciąży. Dobiła mi jakaś jedna sytuacja, znaczy kilka
dobiło mnie sytuacji, ponieważ pani miała dość sporo pacjentek, ta pani ginekolog, i ja gdzieś się jej traciłam w tej ilości tych wszystkich pacjentek, które miała, gdzieś też nie pamiętała wszystkich tych pacjentek po prostu. Tutaj zanim pójdę dalej, to pojawiło się pytanie, czy można chodzić do ginekologa na NFZ? Można chodzić do ginekologa na NFZ, tylko z tego co wiem, to trzeba sobie te wizyty już naprzód umówić. Wiecie ile się czeka na NFZ, no nie? Płacimy jak za zboże, a prawda jest taka, że i tak wszędzie chodzi się prywatnie. No i ja całą ciążę prowadziłam prywatnie, jak zauważyłyście. Niemniej jest taka możliwość, jest taka opcja i wiem, że niektóre dziewczyny tak robią. Wiem, że na przykład chodzą na NFZ, bo się umówiły, jeszcze dodatkowo konsultują to z lekarzem prywatnym, bo na przykład takie coś jak badania prenatalne, aktualnie okazuje się, że nie są wcale takie oczywiste, ponieważ żeby dostać skierowanie na takie badanie prenatalne, musi być generalnie jakaś podstawa ku temu. Jeżeli nie ma podstawy ku temu, czyli na przykład wy jesteście blisko 40 to już wiecie, to na pewno dostaniecie, ale blisko 30 roku życia, to te badania prenatalne są jakby zlecane. No ja miałam 29 i jeszcze mi się jakby nie należało, więc chyba to jest magiczna granica 30 lat. Natomiast pani ginekolog zawsze mi powtarzała, że ja mam być jej niesamowicie wdzięczna za to, że ona mi daje to badanie prenatalne, to skierowanie, że ja nie muszę płacić tam chyba, nie wiem, 500-600 zł za to badanie prenatalne, bo to chyba gdzieś w takich granicach oscyluje. No wszystkie moje koleżanki, niektóre o wiele młodsze, dostawały te badania, skierowania na badania prenatalne, i jakoś nie musiały być Bóg wie jak wdzięczne i kłaniać się tej doktorce, że dostaje badania prenatalne, gdzie ja uważam, że takie badania prenatalne powinny być normalnie refundowane i to powinno być obowiązkowe dla każdej ciąży. Nie, że my dostajemy skierowanie, tylko dostajemy od razu, wiecie, przekierowanie do czegoś takiego, no nie? To takie z mojej perspektywy, ale dzieje się jak się dzieje i nie jest to fajne. Jestem przerażona tym i też byłam przerażona, bo wiecie jaki był okres i jaki jest okres w dalszym ciągu i bałam się po prostu o tą ciążę i wydaje mi się, że wiele kobiet się boi. W aktualne sytuacje jakie są też nie sprzyjają, żeby ten stres gdzieś tam się zmniejszał, tylko po prostu się zwiększa i tak samo zwiększa się presja na kobiety, ostracyzm wobec takiej kobiety, która na przykład nie wiem, poroniła czy coś takiego. To jest w ogóle tragedia dla mnie, to co się dzieje. Natomiast tak, to była pierwsza rzecz, jakiś taki gwóźdź do trumny z tą panią ginekolog, idąc dalej tym tropem. Potem była sytuacja, że nie wypisała mi jakiegoś lekarstwa, gdzie powiedziała mi, że ja się nie upomniałam o to lekarstwo, a ja nie wiedziałam, jak ja mam je długo brać, ona miała całą moją kartotekę, więc wydaje mi się, że doskonale wiedziała, że skoro dostaję paczkę tabletek na 30 dni, no to następnym razem trzeba mi wypisać tą receptę. No i pani, ja do niej dzwonię, że mi się kończą te lekarstwa i czy mi ona je wypisze, a pani powiedziała, że tak, że wypisze, że mam do niej podjechać, ale nie ukrywa, że wypisanie takiej recepty to jest 50 zł. Trochę mnie to rozwaliło na łopatki, bo jakby nie było, to jest lekarz prowadzący, za coś dostaje to 250 zł i to on ma pamiętać, że mam je skierować na badania. No nie, to do tego dojdę, że on ma mnie skierować na badania, że on ma mi o tym przypominać, jakby nie było. No wiadomo, że my kobiety też pamiętamy o wielu rzeczach, natomiast to jest lekarz prowadzący i będę to podkreślała. Ja żałuję, że już wtedy nie zmieniłam ginekologa, tylko dalej do tej pani chodziłam, bo gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że skoro ona rozpoczęła tą ciążę, no to trzeba, wiecie, kontynuować u niej tą diagnostykę i tak dalej. Poszłam ostatecznie, od razu mówię, że nie zapłaciłam tego 50 zł, tylko pani mi powiedziała, że następnym razem proszę pamiętać. Wiecie, ja też ciepła klucha trochę, ale wiecie, chodzicie do tej lekarki, wiecie, że nastawiła was, że po prostu to, że ona wam da skierowanie na badania prenatalne, to jest po prostu cud nad Wisłą, więc nie chcecie burzyć tutaj twarzy, żeby po prostu dostać te skierowania, co jest też dla mnie chore, jak teraz o tym myślę, ale na tamten moment po pierwszej lekarce, która była taka jaka była, trafiłam na drugą, w sumie taka opiekuńcza ta kobieta była, więc wydawało mi się, że jest całkowicie okej. Ja miałam wrażenie, że to może coś ze mną jest nie tak, potem gadałam z moim Krzyśkiem, w ogóle był niesamowity problem, żeby on był na badaniu, gdzie moja koleżanka w tym samym okresie czasu nie miała problemu
problemu, żeby ktoś wszedł z nią na badanie, żeby zobaczył na przykład dziecko na USG. Ta pani po prostu absolutnie powiedziała, że nic z takich rzeczy, jeszcze mnie za to dość mocno opieprzyła i tak dalej. To było kolejne. Potem mamy konflikt z moim mężem serologiczny. Jeżeli któraś z Was ma konflikt serologiczny, to musi się nastawić też na to, że trzeba dostać zastrzyk, aby kolejna ewentualna ciąża nie zagrażała dziecku. Bo tam, wiecie, pierwsza jest jeszcze bezpieczna, natomiast druga przy konflikcie takich rodziców już nie jest bezpieczna i ten zastrzyk z immunoglobuliny, bo tak to się nazywa, jest konieczny i trzeba o tym pamiętać. Generalnie pamiętają o tym po prostu w szpitalu, ale teraz coś takiego weszło od 2000 któregoś tam roku, że w trakcie ciąży też ten zastrzyk się podaje. Skąd ja do cholery miałam to wiedzieć? I skąd Wy macie to wiedzieć, za przeproszeniem? Słuchajcie, to się ma podawać w jakimś konkretnym tygodniu ciąży, bo potem to nie działa, za wcześnie nie zadziała, za późno nie zadziała, musi być w tym tygodniu ciąży. Ja przychodzę do tej pani na kolejną wizytę, ona mi mówi, że czy miałam ten zastrzyk robiony. Ja mówię, że jaki zastrzyk w ogóle? O, że ona mi mówiła na samym początku ciąży, wiecie, bo ona mi wypowiedziała wszystko to, co mam zrobić przez to 9 miesięcy, gdzie tutaj już mi się zaczął baby brain totalny i ja dlatego chciałam, żeby mój Krzysiek był ze mną na badaniach, bo ja połowę rzeczy zapominam. Jak chodziłam do tego ginekologa, ja notowałam. Na Messengerze Krzyśkowi wysyłam, bo ja zapominałam, taki miałam syndrom tej ciąży po prostu. Dostałam opiernicz, ja mówię, nic mi pani nie mówiła, że mam się umówić na jakikolwiek ten. Ona mnie opieprzyła, że ona o wszystkim musi mi mówić, że ja miałam to pamiętać, że ona mi mówiła na samym początku, że ona ten, ale ja mówię, że ona mi skierowanie miała na to wypisać, ja się jej miałam przypomnieć, że ona mi ma dać to skierowanie lekarzowi prowadzącemu, podkreślam. No i ta pani powiedziała, że ona uruchomi swoje kontakty, no i mnie tam wysłała do tej, wiecie, absolutnie nie będę tutaj mówiła, co to był za ginekolog, i nie o to chodzi, tylko ja Was uczulam na takie sytuacje, które ja przeszłam. I gdybyście Wy miały takie sytuacje, to od razu się wymiksujcie z tego. Bo macie do tego pełne prawo, macie wybór. A ja po prostu sobie sama zawaliłam i dlatego chcę przestrzec. Ostatecznie najlepsze jest to, że poszłam, dałam to skierowanie, udało się załatwić. Pytam się, czy muszę mieć jakieś badania. Nie, nie musi Pani mieć. Poszłam następnego dnia, bo to było następnego albo dwa dni później umówione. Pojechałam na te badania, znaczy na ten zastrzyk. Pani na mnie patrzy i mówi, a ma pani tam jakiś, bo to trzeba było zmierzyć przeciwciała czy coś tam, jakieś badanie zrobić dodatkowe. Ja Wam tutaj wypiszę, bo tej terminologii lekarskiej ja już po prostu nie pamiętam. Też człowiek na to nie zwraca uwagi, bo lekarzem nie jestem i też tutaj nie chcę się jakoś, wiecie, wymądrzać, więc wolę się na tym sposiłkować tutaj. Natomiast trzeba było mieć badania. Okazało się, że ta pani ginekolog przyjmuje na NFZ w gabinecie obok. Ani razu mi nie zaproponowała, żeby chociaż co druga wizyta była na ten NFZ. Wiecie, o co chodzi? Tylko ja musiałam bulić za każdym razem to 250 zł. Najlepsze, że siedziały tam jakieś panie w poczekalni w ciąży. I chodziło o tą kartę ciąży, że ja mam tylko, bo nie mogła się rozczytać tamta pani, która miała mi robić ten zastrzyk. Powiedziała, żebym podskoczyła tylko do tej pani ginekolog, żeby powiedziała mi, co tam jest napisane. Poszłam, zapytałam tej kobiety w ciąży, która była wysoko w ciąży, było mi okropnie głupio, ale mi też to był ciepły okres czasu, lato. Ja już, wiecie, też chciałam tylko się zapytać, a ta kolejka szła jak krew z nosa. Pani powiedziała, że okej, że jeżeli to jest tylko tyle, no to nie ma problemu. Ja weszłam, a pani ginekolog powiedziała, że ona mi musi zrobić całe badanie. Całe badanie. Ja mówię, ale ja tutaj tylko weszłam, żeby mi pani powiedziała, co tu jest napisane. Ja nawet torebki nie zabrałam z poczekalni, bo miałam wejść i wyjść. Pani powiedziała, że jeżeli przekroczyłam próg gabinetu, to musi mi te badania zrobić. Ja się tak głupio czułam, dziewczyny, przed tą kobietą, która mnie puściła, bo zrobiłam z gęby dupę, a ona mi zbadała wszystko, wiecie, dziecko i tak dalej, Mikołaja wtedy. To było słychać w poczekalni, że ona robi i słychać bicie serca, więc wyobraźcie sobie, jak ja czerwona z gabinetu wyszłam i nawet nie wiedziałam, jak mam przeprosić tą kobietę, że się tak wpakowałam bezczelnie. Ja powiedziałam tej pani ginekolog, że tam stoją kobiety i ja tutaj no, nie chcę zabierać czasu
też im, bo im też jest ciężko, wiecie, siedzieć tyle czasu w poczekalni, gdzie wszystko nas łupie w tej ciąży. Pani zrobiła to badanie, powiedziała, na koniec tego badania powiedziała mi, że nie mam tego badania zrobionego i muszę je zrobić jeszcze raz. Ja mówię, że przedwczoraj u pani byłam, pani powiedziała, że nie muszę mieć żadnych badań. A ona mi powiedziała, ja to pani mówiłam, wcale tak nie było, coś tam. No chyba wypadałoby nagrywać te rozmowy, przepraszam, że przeklinam. Ale wróciłam sobie, retrospekcję mam tego wszystkiego. Najlepsze, że potem na tym, teraz są strony, gdzie tam pacjent gov czy e-pacjent, no wiecie, tam gdzie widzimy, jakie były wizyty i tak dalej, i tak dalej. I pani sobie za tą wizytę na NFZ skasowała, wiecie, kasę zarobiła za to, że po prostu przeprowadziła tą wizytę, a ona mi powiedziała, że musi mieć podkładkę, bo ja przekroczyłam próg gabinetu, no nie? Poszłam, ostatecznie zrobili mi ten zastrzyk, nie wiadomo, czy on zadziałał, czy nie zadziałał, więc jeżeli przechulacie ten zastrzyk, to wychodzi na to, że i tak jeden ciul za przeproszeniem, bo potem po porodzie robią go drugi raz. Jak rozmawiałam z koleżanką, to ona też miała taki zastrzyk robiony, miała robiony tylko i wyłącznie po porodzie. To, co się zestresowałam, to moje znowu. I wiecie, to był taki gwóźdź do trumny całej tej sytuacji. Po czym pani mi powiedziała, że ja mam do niej, wiecie, chodzić bardzo często, bo potem na końcówce tej ciąży, te wizyty są co 2 tygodnie, ja wydawałam takie krocie, oprócz tego jeszcze badania trzeba było mieć zawsze zrobione, no nie? Więc to są kolejne pieniądze i teraz was uczulam, to co wam chciałam powiedzieć. Po pierwsze, primo, dziewczyny, nie dajcie się urobić, że macie jakiegoś ginekologa i koniec, kropka, nie zmienicie tego ginekologa, bo zaczęłyście do niego chodzić. Nie pasuje wam, zmieniajcie. Od razu. I nieważne, który to jest moment ciąży, po prostu zmieniajcie. I ja zawaliłam, że tego nie zrobiłam, a wy się nie dajcie tak zrobić po prostu. I druga rzecz, to były badania, za które ja płaciłam bardzo sporo, bo jak idzie się prywatnie, to badania nie są na NFZ. I wy pisałyście mi, że jeżeli chodziłyście specjalnie na NFZ, żeby się dostały skierowanie na badania. Wiecie, o co chodzi? A prywatnie chodziłyście po prostu do ginekologa, bo jednak ta opieka prywatna mimo wszystko, no nie oszukujmy się, trochę jest bardziej sympatyczna, empatyczna i miła. No i to też jest jakieś rozwiązanie, no ja z niego nie korzystałam, potem okazało się na końcówce ciąży, że można zmienić laboratorium i gdzieś indziej te badania były o połowę tańsze. Więc też sobie sprawdzajcie ceny badań, które musicie zrobić, a to są okropnie, bo na przykład jedne badania, taki pakiet badań robi się na początku ciąży i potem pod koniec przed porodem. I ten pakiet badań, to było, kosztowało mnie 500 zł, a w innym miejscu kosztowało mnie 140. Taka jest różnica między laboratoriami. Więc na to też sobie zwróćcie uwagę. Poświęćcie ten czas, żebyście nie były lżejsze o tyle pieniędzy, co ja. No ale tak to jest w pierwszej ciąży. Człowiek chce wszystko najlepiej, chce wszystko super, chce jak najlepiej dla siebie i dziecka i nie chce sobie nic zarzucić. A okazuje się, że na takich rzeczach dalej sobie nie masz nic do zarzucenia, bo chodzisz, robisz te badania, ale po prostu płacisz mniej, a efekt jest ten sam. Od tej pani ginekologa jeszcze zmieniłam ginekologa 2 razy. Pierwszy ginekolog to był taki, który miał potem, jakby u którego miałam robić to cesarskie cięcie, bo ja rodziłam przez cesarskie cięcie, dlaczego to do tego dojdziemy. Natomiast jak się zapytałam, bo pytałyście, czy ten ginekolog, który mnie prowadził, był przy porodzie. Jak się go pytałam, czy będzie przy porodzie, no to powiedział, że on nie wie. I to takie zdawkowe. Oprócz tego cały czas mi gadał, że moje cesarskie cięcie to jest wymyślone, że to są naciągane powody i żebym się nie dziwiła, że ktoś mnie będzie tam namawiał na poród naturalny. O tym namawianiu też sobie powiemy, bo o to też pytałyście. I to miało być na NFZ. Potem zmieniłam, to już może nie powiem nawet, że zmieniłam. Tylko w ostatnim tygodniu ciąży zmieniliśmy całkowicie decyzję na rodzenie prywatne. Bo wtedy tylko macie gwarancję, że nikt wam nie powie przy cesarskim cięciu, a może pani spróbuje urodzić naturalnie. No nie, moi drodzy, jak ja przez 9 miesięcy prosiłam się każdego o cesarskie cięcie, no to nie zmienię tego. Tamta jeszcze pani, chodziłam do niej właśnie, bo ona mi miała to skierowanie na cesarskie cięcie dać. Ostatecznie okazało się, że ona mi nie da tego skierowania na cesarskie cięcie, tylko musi mi to załatwić jakby psycholog, więc muszę iść do kogoś innego, zapłacić komuś innemu, żeby miała skierowanie ze względu na strach przed porodem i tak dalej, i tak dalej. Więc ciągłam je przez 9 miesięcy, nie mówiąc mi, że ona mi tego nie da, tylko musi mi to dać ginekolog.
ten psycholog czy psychiatra. Więc to kolejna akcja. Ja do tego psychiatry poszłam. Jezus, no muszę wam to opowiedzieć. Poszłam do tego psychiatry, jeszcze wracając, przepraszam, że tak skaczę z tematem. Bo było, akurat wyszłam od ginekologa, było otwarte, patrzę, jest na etykieta, wiecie, że psychiatra, coś tam, jakaś tam pani, no nie, wchodzę i się pytam, dzień dobry, przepraszam, że zajmuję czas, ale tutaj widzę, że pani jakaś tam, no nie, pytałam, czy to jest ta pani doktor, ta psychiatra, a ona mówi, słucham, o co chodzi. Nie powiedziała mi tak. Powiedziałam, że chodzi mi o skierowanie na cesarskie cięcie i tak dalej, i tak dalej. A pani mi powiedziała, że ona się, musimy się umówić osobno i tak dalej. Ja mówię, tak, że ja rozumiem, że ja wiem wszystko, okej. Ona mnie jakby umówiła na tą wizytę, ale coś mi nie pasowało. Potem sobie sprawdziłam, okazało się, że to był psycholog, nie psychiatra, a ja muszę mieć skierowanie od psychiatry. Ona mnie wprowadziła w błąd, bo wiedziała mi, że nie wypisze mi tego skierowania, a może by mi wypisała, tylko ono byłoby gównowarte za przeproszeniem, bo nikt by tego nie respektował. I chciała mi po prostu, nie wiem, czy na wizytę naciągnąć, żeby to 150 zł dostać, czy o co chodzi, no nie wiem, wściekłam się okropnie. Potem zmieniła mi to skierowanie od psychiatry, miałam faktycznie, poszłam do innego psychiatry i dostałam skierowanie ze względu na strach przed porodem. No, ale wracając do tego ginekologa, który miał przeprowadzać ten zabieg, zdecydowaliśmy się w ostatnim momencie na rodzenie prywatne. Czy polecam? Bardzo. Jestem w 100% zadowolona, szczęśliwa, cudowna to była decyzja, żałuję, że podjęłam ją tak późno i tyle z nią zwlekałam, bo tak jak uspokoiło mnie psychicznie to, wiem gdzie będę rodzić, to chyba nic mnie tak nie uspokoiło przez tą ciążę. I teraz przejdziemy sobie do samego tego porodu. Słuchajcie, zdecydowaliśmy się na prywatne, ponieważ paru ginekologów mi powiedziało, że jeżeli nawet pójdę rodzić do szpitala czy gdzieś, to mogą mnie, ja będę miała skierowanie, że chcę rodzić przez cesarskie cięcie, to ktoś mi powie, że muszę spróbować, że bardzo często to się zdarza, że pani położna czy tam lekarz prowadzący mówi, żeby pani spróbowała urodzić naturalnie. I nie rozumiem tego, dlaczego coś takiego jest, że oni tak cisną, skoro w ogóle nie dba się tutaj o zdrowie psychiczne matki, jak dla mnie, bo dla mnie ta cesarka była niesamowitym uspokojeniem. Ja się bałam zajść w ciążę. Ja się bałam zajść w ciążę i teraz dlaczego? Dlaczego zdecydowałam się na cesarskie cięcie? Bałam się samej ciąży, bałam się, że nie będę mogła pracować. Ostatecznie ciąża mimo wszystko przebiegała mi bardzo pomyślnie. Ja pracowałam właściwie do ostatniego dnia. Potem zaczęło mi ciążyć, puchnęły mi nogi, ale nie miałam żadnych mdłości, wiecie, jakichś takich rzeczy, że czułam się źle. No na końcówce to jak każda, czułam się obolała, już jak ciężarówka i dosłownie też tak się toczyłam. Więc to był taki bardzo ciężki okres i pragnęłam, aby się już skończył. Także ja nie wspominam mimo wszystko ciąży jako ultra cudownego czasu, do którego z chęcią bym wróciła. Ciąża była dla mnie obciążająca, natomiast to nie było tak, że się poddałam temu, bo chciałam pracować, ja chciałam być mobilna, dla mnie to było niesamowite, że nie mogę się tak nagle ruszać, wiecie, być taka ekspresyjna, trochę mi po ciąży zajęło, żeby wrócić do mojego stanu poprzedniego, także martwiłam się o to, jak ta ciąża będzie przebiegała, na szczęście odpukać wszystko przebiegało dobrze. Ta końcówka też była dla mnie mimo wszystko no łaskawa, no tam chłopaki mi pomagały, bo zarówno mój brat, jak i mój mąż byli cały czas w pogotowiu, bo wiecie, stóp już nie widziałam, a jak coś spadło na ziemię, to już było totalnie poza moim zasięgiem, no ale to jest normalne, natomiast ja wiem, że różnie kobiety przechodzą ciążę i tutaj nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak to będzie, no trzeba się nastawić na wszystko, można się nastawić na to, że będziecie, nie wiem, mieć mdłości cały czas, a inne to jak ja będą biegać. Ja też miałam gorsze dni, ale ja też jestem taką osobą, która sobie w głowę nie da tego wcisnąć i pomimo tego, że miałam gorszy dzień, bo na przykład ryczałam pół dnia, to ja następnego dnia rano wstawałam, szłam pracować i powiedziałam, że nie dam się temu, no nie? Zdecydowaliśmy się na rodzenie prywatne, to było super i dlaczego na cesarskie cięcie? Bo ja się bardzo bałam samego tego porodu i ten strach przed porodem nie był u mnie żadnym wymysłem ani nic z tego. Ja się tak panicznie bałam, że ja dostawałam nawet drgawek takich, wiecie, jak sobie pomyślałam, że ja mogę rodzić naturalnie. Dlaczego? Dlatego i tutaj od razu mówię, jak
bo wiem, że bardzo często się pojawia dużo komentarzy, jeżeli chodzi o poród naturalny kontra cesarskie cięcie. Uważam, że każdy poród jest tak samo obciążający kobietę. Nieważne, czy to jest poród naturalny, czy to jest cesarskie cięcie. Uważam, że każda z nas powinna mieć wybór do tego, jak ten poród miał przebiegać, jaki sposób tego porodu wybrać. Bo uważam, że zdrowie psychiczne matki, jej spokój psychiczny jest tak samo ważny. Sorry, może to zabrzmi egoistycznie, ale wiem, że wiele osób się ze mną zgodzi, że jednak bałam się tego, jak to będzie wyglądać. Ja nie chciałam rodzić naturalnie i po prostu jakby ktoś, w moim mózgu wyglądało to tak, jakbym drapała po ścianie, wiecie, trzymała się czegoś, jakieś belki kurczowo, żeby ktoś mnie nie zaciągnął do tego porodu naturalnego. Ja się bałam tego, tej niespodzianki takiej, tych odejścia wód, jedziemy szybko na porodówkę, cholera wie kiedy, cholera wie gdzie będę, cholera wie co będę robiła. Strasznie się tego bałam. Ja lubię mieć wszystko w życiu zaplanowane i to mnie po prostu przerażało. Przerażał mnie ten ból, przerażały mnie doświadczenia moich znajomych, moich koleżanek, mojej rodziny, że a tutaj jakieś zielone wody płodowe, tutaj owinięta pępowina, tutaj główka za duża by nie przeszła, tutaj trzeba było dziecko na chamca wyciągać, potem nagle kończyło się nagłym cesarskim cięciem albo jakieś tam inne. Ja wiem, że tutaj ktoś mi może zarzucić, że kogoś straszę bądź stresuję, no ale chcę wam powiedzieć, jak to wygląda, jakie sytuacje się zdarzają. Zielone wody płodowe, bo odeszła pierwsza smułka dziecku i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko takie sytuacje, które towarzyszą porodowi naturalnemu, który według wszystkich jest też takim jakby bezpieczniejszym, naturalnym, naturalną postacią rzeczy, no nie? Tak jesteśmy skonstruowani, że jednak kobieta ma urodzić, wszyscy w przyrodzie rodzą i tak dalej, wszystko jest okej. Okay. Ja mogę wyliczyć na palcach jednej ręki, a nawet nie wiem, czy bym naliczyła znajomych w moim otoczeniu, dziewczyny, które urodziły naturalnie, bez żadnych jakichś tam perturbacji podczas tego porodu. Ja nie chciałam się w to bawić, bałam się tego absolutnie i wolałam wiedzieć, kiedy jadę na porodówkę, jak to będzie wyglądać, jak to będzie przebiegać, wiem, ile to będzie trwało, wiem, co mnie czeka podczas połogu i rekonwalescencji, do tego też dojdziemy, więc dla mnie to było ultra ważne, wiem, że dla wielu kobiet również. I teraz pytanie, jak otrzymać to skierowanie, żeby rodzić naturalnie. Najprostszą drogą jest rodzić prywatnie. Zbierać sobie przez te ileś tam czasu w ciąży, bo to i tak w 8 miesiącu powinno się, czy tam 7, zarezerwować jakby termin, ustalić to wszystko i tak dalej. I wtedy wiecie, jedziecie, płacicie, na 100% macie dobrą opiekę, bo wiecie, czego się spodziewać, znaczy, no przynajmniej z mojego doświadczenia mówię, ja wiem, że każda klinika inna i nie mogę tego uogólniać, natomiast wiecie, czego się spodziewać i wiecie, że nikt was nie namówi do tego porodu naturalnego, jeżeli panicznie się go boicie. Natomiast jeżeli wyjdzie sytuacja, że na przykład urodzicie wcześniej, bo coś stanie się nieoczekiwanego, to po prostu nie płacicie, bo tam nie było żadnych zaliczek. Płaci się po prostu całość, gdy przychodzicie i się rejestrujecie, wiecie, na zabieg i tak dalej. Więc tak to wyglądało. Jak cały ten zabieg przebiegał, no to dojdziemy do tego. Natomiast jak inaczej dostać to skierowanie, no to tak jak mówiłam wcześniej, trzeba mieć skierowanie od psychiatry, bo to jest bardzo ważne. Chyba że macie na przykład wskazania typu dziecko jest za duże, dziecko zbyt wiele waży. Z tym, że powiem wam, nie mam pojęcia, kiedy się niby takie coś dostaje. Nikt nie zmierzył mnie, czy dziecko przejdzie główką przeze mnie, wiecie. Ja nie wiem, kiedy to się mierzy, waży i tak dalej, czy to się mierzy, jak się akcja porodowa zaczyna. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo ja czekałam na to badanie i nikt mi go nie zrobił. Także ja nawet nie wiem, czy by to wszystko przeszło, czy by nie przeszło. Miki urodził się i miał wagę 3200, więc nie był jakimś ultra dużym dzieckiem, jeżeli o to chodzi, bo wskazania też są, jeżeli z USG wynika, że dziecko ma powyżej 4 kg. Natomiast no to się mierzy tam obwód klatki piersiowej i tak dalej. Pi razy drzwi wylicza się tą wagę dziecka. U mnie tak wyszło, to się, powiem wam szczerze, że to się nie pokrywa tak do końca. Nie są w stanie USG przeliczyć na 100%, ile to dziecko waży. Zresztą same wy mi pisałyście, że wyszła waga, że dziecko miało mieć 3200 czy 3300, no nie? A wyszło 4200, więc to są takie dla mnie bardzo śliski temat, niby technologia taka do przodu, ale tego nie są w stanie po prostu wam tak w 100% zagwarantować, zapewnić. Tylko liczą po prostu to, jak widzą obwodowo, no nie? Wymiary dziecka, tam odległości i tak dalej. Więc nikt mi tego nie zrobił i to są takie przeciwwskazania. No i
to, że na przykład jesteście po, macie mieć drugie cesarskie cięcie, to też jest wskazaniem do tego, żeby już się umawiać na cesarkę. Kolejne to na przykład macie na przykład wadę wzroku dużą, która, gdzie przez parcie przy porodzie naturalnym możecie nawet oślepnąć. Jakieś tam problemy zdrowotne, jakieś tam cukrzyce i tak dalej. No dużo takich rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że ten poród naturalny będzie utrudniony. No niektóre dziewczyny bardzo tego żałują, bo na przykład bardzo chciały rodzić naturalnie i na przykład mają takie przeciwwskazania, które, wiecie, zagrażają jej zdrowiu i życiu, więc no, ubolewają nad tym. Natomiast dla tych dziewczyn mówię, że cesarskie cięcie to nic strasznego i nie bójcie się. Przynajmniej w moim przypadku przy opiece prywatnej. Jakby to było w szpitalu, nie wiem. I nie jestem w stanie się wypowiedzieć, teoretyzować też nie będę. Jeżeli chodzi o lekarza ginekologa, to ten, który robił mi badania przed, był też w trakcie porodu i on przeprowadzał cesarskie cięcie. Lekarz fantastyczny, jestem z niego niesamowicie zadowolona, wspaniały po prostu mężczyzna i bardzo taki, wiecie, poinstruował mnie, przeprowadził cały zabieg perfekcyjnie, moja blizna zagoiła się super, nic mi nie bolało, w momencie byłam na chodzie, że tak powiem. I tutaj od razu mówię Wam, że warto iść, bo było takie pytanie, czy warto chodzić do ginekologa, który potem będzie przeprowadzał zabieg, czy tam poród. Tak, bardzo tak. Jeżeli macie coś takiego, że macie możliwość wybrania, wiecie, że dana na przykład pani ginekolog bądź pan specjalista ginekolog, jak się okazuje teraz, ma jakąś tam na przykład klinikę i on prowadzi, będzie przeprowadzał zabieg, to tym lepiej dla Was. Naprawdę, bo on prowadził całą Waszą ciążę, na przykład jeżeli ona tam miała jakieś komplikacje, to on wszystko wie. I tak dalej, więc to jak najbardziej, jeżeli macie taki wybór do jakiegoś innego ginekologa albo do tego, który będzie ten poród odbierał, wybierajcie tego, który będzie ten poród odbierał, bez dwóch zdań. Jak przebiegała sama cesarka, ile to trwało? Pojechaliśmy na siódmą do kliniki, w której miało być robione to cesarskie cięcie. Tam się zarejestrowałam, tam zapłaciliśmy, wypełniliśmy wszystkie dokumenty, mieliśmy spotkanie z anestezjologiem, który tam, wiecie, była kwestia wagi i tak dalej, żeby dopasować znieczulenie. Poinformował nas o tym wszystkim, jak to będzie przebiegało, jakie znieczulenie dostanę. Miałam znieczulenie do kręgosłupa i to było znieczulenie od pasa w dół. Tutaj byłam świadoma, wiedziałam, co się dzieje, ruszałam rękami, widziałam małego, także byłam jakby obecna przy tym porodzie. Natomiast od pasa w dół absolutnie nic nie czułam. Nic nie czułam, niesamowicie dziwne uczucie. No i to było tak, że zarejestrowaliśmy się, sorry, ja tak odchodzę do przodu z tym tematem, zarejestrowaliśmy się, tam dostałam pokój, dostaliśmy przebranie, Krzyś był przy porodzie, znaczy no nie był na sali operacyjnej, ale też dostał ubranie i mógł czekać w takiej poczekalni i widzieć wszystko, co się dzieje przez takie duże okno w drzwiach. Zostałam podłączona do KTG na łóżku, miałam się przebrać, zostałam poinstruowana, wszystko było posprawione. O godzinie 9 zabrano mnie, bo tyle to mniej więcej trwało, chociaż minęło te 2 godziny, tak. Zanim się przebraliśmy, zanim się rozpakowałam, zanim położyłam to wszystko na łóżko, porozkładałam, byłam sama w pokoju, bo miałam pokój dwuosobowy, ale byłam sama. Oczywiście Krzyś mógł zostać ze mną tam, tylko płacić dodatkowo za dobę, ale mógł być przez te 3 dni, jak ja byłam po 2 dni właściwie po tej cesarce, mógł ze mną być w pokoju, więc była taka możliwość. O 9 pojechałam na salę, zostałam w znieczulenie. 9, no nie. Tak się to wszystko rozpoczęło. Zostałam zacewnikowana, bo to się robi. Cewnikowanie jest po znieczuleniu, także właściwie nic nie czujecie. Takie delikatne uczucie, bo to znieczulenie już zaczyna mocniej działać. Natomiast znieczulenie potem było na tyle mocne, sprawdzano, czy ono zadziałało. Widzieli, że jestem już, że tak powiem, przygotowana do zabiegu, bo pytałyście się, czy bałam się, że znieczulenie nie zadziała. Nie, jakoś nie miałam tego stresu. W ogóle byłam turbo spokojna, jeżeli chodzi o ten zabieg. W ogóle nie miałam w głowie czegoś, co może później tak. Byłam tak spokojna, tym bardziej, że to była klinika z polecenia bliskiej osoby, bo ona tam rodziła i była mega zadowolona. I ja też tak samo będę polecała, ale nie będę tutaj mówiła gdzie, co i jak, bo to nie o to w tym filmie chodzi. O 9:10 usłyszałam płacz Mikołaja.
I to był cudowny płacz. Ja oczywiście popłakałam się razem, Krzyś to wszystko widział. Została odcięta pępowina. Mikołaj pojechał do taty, tam został oczyszczony. Ja tylko dostałam do dotknięcia małe stópki po prostu. Takie jest znieczulenie, że jesteśmy takie świadome, ale jednak trochę kopnięte, że tak powiem. No i tata był przy Mikołaju, widział w dalszym ciągu mnie, a u mnie rozpoczęło się zaszywanie i tak dalej, oczyszczanie tego wszystkiego. Pytałyście, czy pęcherz płodowy został jakoś przebity? Powiem wam, nic z takich rzeczy, nie wiem, no wiadomo, że był przebity, przecięty po prostu, aby wyjąć dziecko, jak to wygląda. Natomiast nie było tak, że ktoś mi go specjalnie wywoływał jakby poród, bo chyba o to chodziło, że ktoś mi wywoływał poród, żeby on się jakby rozpoczęła się cała ta machina i wtedy cesarka. Nie, absolutnie, ja nie rozpoczęłam żadnego porodu. Cesarka była robiona bez takiego rozpoczęcia. Zostało to wszystko zaszyte, zostałam przewieziona na salę, gdzieś około 9:20, więc całość tego trwała 20-25 minut. Dostałam Mikołaja od razu do piersi, gdy tylko, wiecie, trochę tak otrzeźwiałam, potrzebowałam to pół godziny, żeby się trochę z tego wybudzić i już powoli zaczynałam czuć nogi. Dostałam Mikołaja, gdy już byłam taka bardziej trzeźwiej myśląca. Przystawiony został do piersi. Pytałyście, jak z tą laktacją? Z laktacją było tak, że no u mnie się uruchomiła. Chociaż nie była jakoś niesamowicie nader duża i Mikołaj po chyba, czekajcie, miesiącu potrzebował już dodatkowej butelki. Ja też odciągałam pokarm na laktatorze i karmiłam na zasadzie mieszanego karmienia przez 2 miesiące i po 2 miesiącu przeszliśmy już tylko na mleko modyfikowane, bo widziałam, że po prostu tego pokarmu mam za mało. Czy to była kwestia cesarki, czy nie? No pewnie trochę tam było, natomiast nie mnie tego teoretyzować. Każdy organizm jest inny i tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Kiedy wstałam? Wstałam po 2 godzinach, spionizowano mnie po zabiegu, czyli o godzinie 10-11 ja już byłam na nogach i już chodziłam. Wiadomo, bolało. I nie będę tutaj ukrywała, ból był, bo to jakby nie było, jest dość duża ingerencja i dość duży zabieg, więc gdzieś tam czułam to wszystko i ciężej mi się chodziło, starałam się prostować i tak dalej. No ale ja byłam sama z Mikołajem, dostałam Mikołaja przy sobie i pytałyście, czy byłam w stanie robić te wszystkie rzeczy. Tak, byłam w stanie robić wszystkie rzeczy. Ja byłam z Mikiem, ja go musiałam przebrać, ja go musiałam nakarmić, ja go, wiecie, nosiłam i tak dalej. To było też takie wszystko świeże, on był taki maleńki i ja musiałam się iść umyć, no nie? Tam to pierwsze jakby kąpanie pomogła mi pani położna, żebym o tej 11 się mogła iść okąpać, wymienić sobie ten podkład, który tam jest, bo jakby po porodzie naturalnym się sączy wszystko. No wiecie, organizm się jakby czyści. I ja nie miałam pojęcia, że po cesarskim cięciu jest tak samo. Tak samo organizm się oczyszcza, tak samo potrzebujemy podkłady, tak samo jest krwawienie, tak samo to wszystko wygląda. I tutaj pytałyście o połóg, jak to wygląda, więc do tego dojdziemy, bo to jest taka dość istotna rzecz. Ja nie znalazłam na ten temat żadnych informacji, nie miałam pojęcia, to mnie wszystko zaskoczyło. Każda rzecz mnie po prostu zaskakiwała non-stop. No. Więc wracając do tego, wyszliśmy ze szpitala w sobotę. Ja pojechałam w czwartek, 19 sierpnia na cesarskie cięcie. W piątek byłam cały dzień i w sobotę rano wychodziliśmy z Mikołajem. I chodziłam normalnie. Wiadomo, że byłam taka obolała, ale całość tego takiego mojego już połogu, jak to wyglądało, bolało mnie przez ten tydzień czasu. Ale to nie był taki ból, że ja leżałam w łóżku i nie byłam w stanie nic zrobić. Absolutnie nie. Ja byłam od razu na chodzie. Ja pracowałam, ja sprzątałam, ja coś tam. Tylko czułam po prostu to i musiałam robić większe jakby przerwy i odpoczywać po prostu. Natomiast ja jestem taka, że już chciałam wszystko. Sama pani położna jeszcze w szpitalu chwaliła mnie też przed drugą pacjentką, z którą się wymieniałyśmy na sali, że bardzo szybko wstałam, bo ona się martwiła o tym i ją też uspokajałam, bo ona się martwiła tym cesarskim cięciem i tak dalej, jak ona będzie w stanie chodzić. Ja mówię, że żeby się nie martwiła, że od razu ruszy do boju. Cała blizna była zaszyta tak dobrze, że w żaden sposób nie haczyła mi o bieliznę ani nic z tych rzeczy. Nie bolało mnie, nic się nie działo. Wszystko
perfekcyjnie. Sama blizna jest ultra równiutka. Nie wiem, jest gdzieś, czekajcie, powiem wam. No nie wiem, gdzieś tej wielkości, coś takiego chyba. Jest ta, no, tak przy głowie, o tak, wielkości mojej głowy. Nie będę tutaj nic pokazywała, absolutnie. Jest na takiej wysokości, że zakrywają ją majtki, więc absolutnie nie widać, że miałam cesarskie cięcie. Gdzieś tam na przykład, nie wiem, że idę na plażę i coś tam będzie od razu widać tą krechę na dole. Nie, 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 absolutnie nie. Potem było wyjęcie szwów, chyba tak tydzień po tym, tak mi się wydaje, i byłam u tego samego lekarza, on tam posprawdzał, czy wszystko jest ok, wyjął te szwy i wszystko się dobrze goiło. Tak jak mówię, tydzień gdzieś tam pobolewało, po dwóch tygodniach ja już właściwie nie czułam, że miałam cesarskie cięcie. I potem cała ta rekonwalescencja, ile trwał ten połóg mój, powiem wam tak, sączenie było, co jest, mnie zaskoczyło, bo ja ciekawa byłam, kiedy to się skończy. W ogóle nawet nie wiedziałam, że coś takiego będzie, jak się okazuje. Organizm czyści się w taki sam sposób, jak w przypadku porodu naturalnego i trwało to gdzieś około miesiąca czasu. Coraz mniej, natomiast ten miesiąc czasu tak to właśnie wyglądało. Aktualnie jestem 3 miesiące po porodzie, wszystko wróciło do normy. Połóg się skończył gdzieś tak mi już po dwóch miesiącach. Ja byłam u urofizjoterapeuty na konsultacji uroginekologicznej. Tak to się nazywa, u fizjoterapeuty. Czy wszystkie mięśnie mi się schodzą prawidłowo, czy ta kresa, która się rozchodzą, te mięśnie na boki, czy wszystko mi się dobrze poschodziło. Pani fizjoterapeuta posprawdzała wszystko i powiedziała, że jest super, pokazała mi, jak ćwiczyć, żeby, wiecie, jakieś tam nietrzymanie moczu i tak dalej. Warto ćwiczyć mięśnie Kegla, warto ćwiczyć dolne partie brzucha, ale to wam musi powiedzieć fizjoterapeuta. Ja wam tutaj tego nie... I to taki, który specjalizuje się w tych konsultacjach uroginekologicznych. Więc jeżeli coś was niepokoi, po porodzie warto iść do takiego fizjoterapeuty. On wam powie, jak możecie ćwiczyć. To nie są ćwiczenia, żeby schudnąć. Absolutnie nie mylmy tego. Chodzi o to, aby wzmocnić mięśnie dna miednicy, wzmocnić mięśnie skośne brzucha, te dolne partie brzucha przede wszystkim, żeby to wszystko zaczęło się po prostu schodzić właściwie i żeby też on zobaczył, czy to mam dobrze się, że tak powiem, goi i wraca do normy. Także ja zaliczyłam taką konsultację i uważam, że to był dobry pomysł. U mnie to było, wszystko dobrze się działo, natomiast wolałam być spokojna i mieć to potwierdzone, sprawdzone. W tym momencie ja już mogę absolutnie wszystko zrobić. Ginekolog powiedział, że mogę zacząć normalnie ćwiczyć, tylko nie mam na to czasu. I to nie dlatego, że mam dziecko, ale ja normalnie pracuję już. No, tak to wygląda, że już zasuwam. Ja już zasuwałam dwa tygodnie po porodzie właściwie. Jak wygląda, jeżeli chodzi o czasową sprawę, jeżeli chodzi o dziecko, jak się ten świat nasz zmienia i tak dalej? No zmienia się bardzo. Nie ma tutaj co ukrywać. Wszystko musimy sobie przewartościować, odnaleźć się w nowej rzeczywistości i teraz mogę, już w drugim miesiącu już to ogarnęliśmy, bo ten pierwszy tydzień to był taki, wiecie, to też trzeba się tym nacieszyć. Super, że Krzyś mógł być z nami i po prostu to był taki tydzień stricte dla nas. I to było fantastyczne, piękne i cudowne i dalej jest i to trwa i trwać będzie. I niesamowicie się z tego cieszę, natomiast wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć. Powiem wam, że to nie jest tak, że nie ma się czasu na nic, pije się wiecznie zimną kawę i tak dalej. Absolutnie nie tak to wygląda. Jest tego czasu mniej, bo dziecko pochłania bardzo dużo czasu, natomiast do wszystkiego jesteśmy w stanie się przygotować, no może nie przygotować, ale przyzwyczaić i odnaleźć. Tak to właśnie wygląda. I myśmy się odnaleźli. Po prostu po jakimś czasie zaczyna się to robić. Dziecko wpada w rytm. I to jest bardzo ważne. Ja tak nie bardzo na to zwracam uwagę. Natomiast najważniejszy to jest rytm dnia. I dla was, i dla dziecka. Raz, że dla dziecka, bo wie, kiedy idzie na drzemki, potem wstaje, zmiana pieluszki, jedzenie, idę spać, wstaje, zmiana pieluszki, jedzenie, no nie? Potem jak jest starszy, to te już... momenty, kiedy nie śpi dziecko, się wydłużają. Natomiast dalej jest to rutyna, że na przykład kąpiemy go zawsze o godzinie w pół do ósma, potem dostaje mleczko, idzie spać, zawsze wygląda to tak samo i to jest bardzo ważne też w przypadku nas, żeby ułatwić sobie życie codzienne, no nie? Że na przykład dziecko idzie zawsze o tej samej godzinie się kąpać i spać, to jest taki wieczorny rytuał, ono się wycisza, idzie spać i jest gites. Jak się zaburzy cały ten system, no to wtedy się wszystko nam wali na łeb, na szyję, więc rutyna w przypadku dziecka
dziecka jest bardzo ważna. Wy się musicie w tą rutynę wpasować i wtedy wiecie, że na przykład o tej godzinie do tej godziny on zazwyczaj śpi, czy tam ona, możecie coś zrobić, macie czas dla siebie, albo śpicie razem z dzieckiem. No ja nie śpię razem z dzieckiem, nie mam na to czasu. Śpię w nocy, za dnia zasuwam. Jeżeli noc jest gorsza, no to jest gorsza, za dnia zasuwam. Nie mam czasu po prostu sobie spać z Mikołajem w moim przypadku. I co? Czy to jest takie straszne? Nie. Czy wyobrażam sobie, czy nie wiem, bo to tak mówią, czy to był, czy się odnaleźliśmy? Tak, odnaleźliśmy się. Czy jesteśmy szczęśliwi? Niesamowicie. Mikołaj jest największym szczęściem, jakie nas spotkało. Jednym z największych, bo spotkaliśmy się też razem z Krzysiem i to jest dla mnie też niesamowicie ważne. Kocham moich chłopców, nie zamieniłabym tego na nic innego. Czy bać się całej tej sytuacji, ciąży i tak dalej? Powiem Wam tak. Nie ma szans, że nie będziecie się stresować. Ciąża to 9-miesięczny stres. Stres o dziecko, stres o wszystko, stres od jednych badań do prenatalnych do drugich badań prenatalnych, bo ja miałam dwie, nie robiłam trzeciego ze względu na to, że po prostu nie było to potrzebne, bo odpukać wszystko było dobrze, ale cały czas jest coś sobie wkręcamy w tą głowę i jest to stres. Także to nie jest lekki okres psychiczny dla mamy. Czy zmienia się charakter? Bardzo. Hormony dają sobie niesamowicie znać w czasie ciąży i jeszcze po ciąży. Ja teraz tak od drugiego miesiąca zaczęłam wracać do siebie. Te hormony wariują niesamowicie. Czy po ciąży zaczęły mi wypadać włosy, psuć się zęby, bo to tak często szarzeć skóra, wypryski? Nie miałam nic takiego, bo mówią tak, że dziecko wyciąga z matki to, co najlepsze. Nie. Absolutnie nie wygląda to tak, że mam jakieś problemy tego typu. Nie, wszystko tutaj jest ok. U mnie takie rzeczy się nie sprawdziły. Wypowiedzcie się w komentarzu, jak to było u Was. Natomiast nic z takich rzeczy nie zauważyłam. Czy jesteśmy w stanie się odnaleźć w tej rzeczywistości? Tak. Czy to wszystko jest trudne? Tak. Nie jest to łatwe. Macierzyństwo nie jest łatwe. To jakby nie było, też jest stresujące wszystko. Ale to jest tak piękne, że ten stres gdzieś tam w tym wszystkim zanika i mimo wszystko żadna mama nie zamieniłaby tego na nic innego. Jestem niesamowicie szczęśliwa i będę to zawsze podkreślała. Może to nie był najłatwiejszy okres, ta ciąża. Może nie wspominam go z takim sentymentem, jak to wiele osób, ale na przykład już poród i cały ten połóg wspominam bardzo dobrze, bo wszystko tutaj u mnie zadziało się mega fajnie. Czy warto wybierać prywatnie? Bo bardzo często mi zadajecie pytanie, czy teraz, gdybym miała wybrać, to zdecydowałam się drugi raz na cesarkę, czy rodziłabym naturalnie. Drugi raz na cesarkę, drugi raz w tym samym miejscu. Nie zmieniłam decyzji, teraz absolutnie nawet, pomimo tego, że mam możliwość, bo to wszystko jest tak zaszyte, że mogłabym rodzić naturalnie. Nic mnie nie boli, jak wstaję z łóżka, bo tak też w głowie przerzucam sobie pytania, które dawałyście. Nie, absolutnie nic mnie nie boli, już nie czuję, że cokolwiek było robione. Czy masuję bliznę? No tak, staram się ją tam masować jakimś tam żelem, żeby ją jakby, żeby była mniej czerwona, czy coś takiego, natomiast ona mi jakoś tak niespecjalnie przeszkadza, wiecie, w żaden sposób nie jest to dla mnie uciążliwe. Wszystkie mięśnie mi zeszły, wszystko się dobrze pogoiło. Pierwszy okres już dostałam, także też jest za mną. I co z takich rzeczy? No wydaje mi się, że chyba wszystko powiedziałam, jak to wygląda. Też podzieliłam się z Wami takimi najistotniejszymi rzeczami, które jakby no były dla mnie i stresujące i trochę zawaliłam i różnie to było. Pewnie nie powiedziałam o wielu rzeczach, ale gdybym się tak rozgadała, to siedzielibyśmy tutaj i z 3 godziny, szczerze mówiąc. Natomiast mam nadzieję, że ten film pomoże wielu osobom, też uspokoi. Jeżeli się boicie, to macie wybór, możecie robić cesarkę. Mnie ona bardzo uspokoiła. Absolutnie niech tutaj nikt mi nie mówi, że ja kogokolwiek namawiam do cesarki. Ale, bo to nie jest kwestia namawiania, wiecie, o co chodzi. Poród jest tak indywidualną sprawą, że każda z nas musi się w tym czuć komfortowo. I tak samo jak nie uważam, żeby ktoś miał prawo namawiać mnie do porodu naturalnego, że wiecie, na przykład ma kobieta jakieś wskazania na cesarskie cięcie, a ktoś jej mówi weź i spróbuj naturalnie, na przykład jakiś lekarz. Uważam, że takie rzeczy nie powinny w ogóle mieć miejsca, bo to jak mówię, zdrowie matki jest tak samo ważne jak zdrowie dziecka, a o tym się zaczyna zapominać i nie wiem dlaczego. Bo ta mama jest dziecku bardzo potrzebna i też o nią należy dbać. I nie dajcie sobie wmówić inaczej.
Ja tak będę mówiła. Ja wiem, że dzieciątko jest najważniejsze i w pierwszej kolejności i wszystko. Natomiast temu dziecku też ta mama jest potrzebna. I ta mama jest mu potrzebna po porodzie, w czasie tego połogu, gdzie bardzo często towarzyszą depresje poporodowe. Bo jakby nie było, ciało się zmienia, wszystko się zmienia, inaczej trochę wyglądamy. Czy moje ciało jakoś się bardzo zmieniło? No powstały mi trochę rozstępy na bokach, ale z tym będę po prostu walczyła, to Wam pokażę w innym materiale. Natomiast tutaj moja skóra jakoś dobrze przeżyła mimo wszystko tą ciążę, te ileś tam rozstępów, to połowa tego jest z tego, jak byłam gruba w podstawówce, nie? A drugie pół to jest ciąży właśnie teraz, więc już byłam przyzwyczajona, że takie coś mam. I tyle, każda z nas ma czuć się z tym wszystkim dobrze. Jeżeli coś Was stresuje, zawsze jest inne rozwiązanie. Nie ma porodów lepszych i gorszych, nie ma lepszych i gorszych matek. Każda z nas jest perfekcyjna na tyle, ile może być perfekcyjna. Każda z nas jest najlepszą matką dla swojego dziecka. Twoje dziecko, moje dziecko nie wyobraża sobie innej mamy, bo dla niego Ty jesteś najcudowniejszą osobą. Nie ma różnicy między dzieckiem. A no wiecie, widzę, jak się rozwijają dzieci po cesarskim cięciu, które są już duże. Nie ma takiej różnicy. To nie zgadzam się z tym, że dziecko jest jakoś mniej odporne, bo nie nabrało odporności przez cały ten przewód. Nie zgadzam się z tym po prostu. Tak samo jak się nie zgadzam z tym, jak na przykład piętnują lekarze, bo ja się z tym spotkałam, że karmię mlekiem modyfikowanym. Jak to mogę mlekiem modyfikowanym karmić? To jest nic złego. Mleko modyfikowane też jest ok. Jeżeli nie masz pokarmu, wyszło jak wyszło, nie przejmuj się tym. Twoje dziecko również będzie się dobrze rozwijało. Wszystko będzie dobrze. I nie daj sobie wmówić inaczej. I nie stresuj się tym absolutnie. Karmienie piersią też nie jest dla każdego. Niektóre kobiety decydują się w ogóle nie karmić piersią, bo tak się po prostu czują lepiej. I to też jest ok. I to też szanuję. Ja chcę tutaj uspokoić mamy, które się stresują tym, że na przykład nie mają pokarmu i ubolewają nad tym, że muszą karmić dziecko mlekiem modyfikowanym. Chcę usprawiedliwić mamy, które podjęły decyzję karmienia mlekiem modyfikowanym i to też jest ok i macie do tego prawo. I tak samo jak są mamy, które karmią przez naście miesięcy bądź 10 miesięcy swoje dzieci, to też jest ich sprawa. Nie mnie oceniać. Nie mamy prawa oceniać drugiej osoby w czymś takim jak ciąża. Każda z nas ma prawo do podjęcia decyzji. To tak. Każda z nas ma prawo do decyzji. Każda z nas ma prawo, aby czuć się z tym wszystkim dobrze, komfortowo i spokojnie. Jeżeli coś ma nam dać spokój psychiczny, trzeba z tego korzystać. Tak ja uważam. I ja nigdy nikogo nie oceniałam. I tak samo bardzo proszę Was o nieocenianie tutaj ani mnie, bo to jest dzielenie się tym, co ja przeżyłam po prostu. Absolutnie nie namawianie, powtarzam to kolejny raz. I tak samo bardzo Was proszę w komentarzach. Wypowiadajcie się, dzielcie się swoim doświadczeniem. To jest super. Takie rzeczy naprawdę będą niesamowicie przydatne dla różnych mam. Ja wiem, że są różne miejsca, że są różne ciąże, że są różni lekarze. Zresztą to jak widzicie po samej mnie, ale wielu rzeczy można zapobiec. Tak jak u mnie z tą cesarką. Nie wiem, jakby to było w przypadku cesarki w szpitalu publicznym. Może byłoby gorzej, może czułabym się zdecydowanie gorzej. Zresztą same mówiłyście, że stawałyście pod starce niejednokrotnie po 11 godzinach. No i tym się różni jakby cesarka w szpitalu prywatnym, a publicznym, że jednak w tym prywatnym no całkowicie inaczej to wygląda, więc ja tak wybrałam i jestem z tego bardzo zadowolona. Zachęcam do Was, tak jak mówię, do dzielenia się swoją opinią. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. To będzie super mieć tutaj takie vademecum. Mam nadzieję, że pomogłam Wam, uspokoiłam Was. Też trochę podzieliłam się tym, co ja przeżyłam i w jakiś sposób też się z Wami jakby solidaryzowałam tym wszystkim. Nie wszystko jest idealnie. U mnie pokarm zanikł, no nie miałam na to wpływu, a nie chciałam wyciskać tego i męczyć, głodzić dziecka, bo ja muszę karmić piersią, bo tak wciśnięto głowę i pediatra i ktoś tam, tak będzie lepiej i wszystko. Nie przejmujcie się tym. Nie przejmujcie się tym. Pytałyście, czy ktoś mnie oceniał ze względu na moją decyzję. Tak, internet. Internet i osoby, które piszą komentarze. I to było największe ocenianie. Więc nie chcemy być oceniane, więc nie oceniajmy innych. I tym akcentem, mam nadzieję, że optymistycznym,
Żegnam się z Wami. Dajcie znać w komentarzu, jak to u Was przebiegało. Oczywiście szanujmy się nawzajem, bo to jest ultra ważne, jak nie najważniejsze, szacunek do drugiej osoby i też przyjęcie, że ktoś ma inne doświadczenie niż Ty, ktoś ma inny sposób myślenia niż Ty, ktoś podjął inną decyzję niż Ty. Ludzie są różni i mamy do tego prawo i dlatego świat jest po prostu piękny, bo jesteśmy różni i szanujmy to w sobie nawzajem. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym materiale. Wiem, że był przydługi i nie mogę skończyć gadać, ale ja tak lubię gadać, wiecie jak to jest. Tyle, godzina z Martą po prostu. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Żegnam się, pa!